Szczęść Boże, coś Wam powiem. Dzisiejsza Ewangelia wywołuje we mnie wstyd za mnie i za wielu chrześcijan. Bo niby wierzymy, praktykujemy wiarę w żywego Boga, w Jezusa Chrystusa, który przeszedł przez mękę do chwały krzyża i zmartwychwstał dla nas, by w dalszym ciągu działać wśród nas cuda. Tak prawdę mówiąc, nie wierzymy w wiele rzeczy, które mówi nam Słowo Boże. Kiedy dotyka nas choroba czy jakieś nieszczęście, to pomocy w pierwszym momencie szukamy u lekarzy i innych osób, a nie u Boga. Setnik był poganinem, ale jego postawa troski o swojego podwładnego i słowa, którymi zwraca się do Jezusa, przerastają naszą wiarę. On doskonale wiedział, że może zarządzać ludźmi, może ich kierować do różnych zadań, ale nie jest zdolny do czynienia cudów, dlatego zwraca się do Jezusa. Co więcej, ma świadomość swojej niegodności, dlatego nie chce, by Jezus przychodził do jego domu. Ale prosi choć o jedno słowo dla ratowania swojego sługi. Oprócz uzdrowienia swojego podwładnego otrzymuje również wielkie wyróżnienie. Zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Więc to moje poczucie wstydu jest uzasadnione. Można być blisko Jezusa i nie widzieć tego, czego dokonuje. Można słuchać i nie słyszeć tego, co mówi. Nawet więcej, można zasłaniać sobą Jezusa, by inni też Go nie mogli zobaczyć. Wciąż kształtujemy swoją drogę wiary, ale eksperymentowanie nie jest najlepszym rozwiązaniem. Również stagnacja nie jest dobra. Powinniśmy raczej zacząć od nowego spojrzenia na Boga, na siebie i drugiego człowieka, bo od tego zależy nasze życie duchowe. Wsłuchując się w swoje serce, znajdziemy wszystko, czego nam potrzeba. Jak powiedział święty Jan Maria Wianej, jedynym szczęściem na ziemi jest świadomość, że Bóg nas kocha. Nie muszę przed Nim udawać kogokolwiek, ale mam być szczery. Naszym problemem jest ciągły pośpiech. W jedzeniu, w życiu, w pracy. Ciągle jesteśmy w drodze, która nie pozwala nam dostrzec wielu spraw, ani wysłuchać ludzi znajdujących się obok. Działamy dla samego działania, żeby coś się działo, a nie dla konkretnego celu. Ile razy zdarzyło się, że nie mieliśmy czasu na modlitwę, bo coś ważnego musieliśmy zrobić od samego rana, a wieczorem nie mieliśmy siły, żeby z Bogiem się pożegnać i podziękować za miniony dzień. Tylko my jesteśmy w naszym życiu w centrum. Wielokrotnie Bóg stoi obok. Modlitwa setnika, bo tak należy nazwać jego prośbę do Jezusa, nie jest egoistyczna, ale pełna miłości, pokory i zaufania. Piotr Hryzolog mówi, siła miłości nie liczy się z możliwościami. Miłość nie poddaje się, nie zastanawia się, nie zważa na rację. Miłość nie jest zwątpieniem wobec niemożliwego. Żadna trudność nie wzbudza w niej lęku. Czy tak potrafię się modlić? Pewnie nie, bo gdybyśmy potrafili, to o ile więcej dobra by się działo. O ile mniej nerwów byśmy doświadczali. Bóg nas zawsze słucha, ale nie zawsze dociera do nas Jego Słowo, bo prosząc o coś, już widzimy, że to się nie uda. Przez to blokujemy łaskę. Otwierając serca przed Panem, pozwólmy Mu działać, bo w nas jest niezdolność do uzdrowienia samego siebie i absolutna potrzeba cudu od Boga.